Ojciec ma historię kryminalną i Marek, czyli mój bohater, chciałby bardzo być ważny, być może i nawet gangsterem, tak można by myśleć na starcie. Podejrzewamy, że kolejny transport wyruszy do Szwecji w ciągu 48 godzin. Musimy wiedzieć kiedy i jaką trasę. Wiktor Molski, może o nim porozmawiamy? Fajnie wejść w tą gęstą opowieść pełną tajemnic. Postać, która została mi powierzona, to najmłodszy z rodziny Lańskich. Rodziny dość wyjątkowej, specyficznej, bardzo dobrze usytuowanej pod względem finansowym, ale także jakiegoś takiego ojcowskiego autorytetu. To nie jest duża rzecz, to jest taka pomocnicza raczej rola, ale ona mi się wydawała ciekawa ze względu na to, że właśnie taka ciut inna od tych, które grałam do tej pory. I mimo, że gdzieś tam ona jest gdzieś bardzo istotna, bo ona doprowadza w gruncie rzeczy do rozwiązania gdzieś zagadki. Ale jest takim cichym bohaterem, więc to mi się też podobało, że to jest trochę inne zadanie. Więc zobaczymy, jak to wyszło. Mam nadzieję, że nie bezbarwnie. Wydaje mi się, że ta postać ma taką funkcję w tej fabule, że pokazuje, że oprócz tego wymiaru, że tak powiem, szczecińskiego, czyli lokalnego, ta przestępczość ma też wymiar ogólnopolski, a może nawet i światowy. Zaczynamy w ogóle od Białorusi. Od zdjęć, nie wiem, czy były, pewnie nie na Białorusi były kręcone, natomiast w Białorusi. Natomiast pokazujemy, że to jest skala tego procederu jest dużo większa. No i niejako w odpowiedzi na zwiększenie skali pojawia się człowiek, który tę skalę makro zdaje się ogarniać, czyli Szymański, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, czyli skala jest dużo większa. No, ojciec ma historię kryminalną i Marek, czyli mój bohater, chciałby bardzo być ważny, być może i nawet gangsterem, tak można by myśleć na starcie. To znaczy, że to jest facet, który ma ambicje zatrzymania całego procederu, a nie tylko małej, lokalnej patologii. No i myślę, że akurat w tym przypadku ten człowiek ma takie, zestaw takich cech, które go do tego predestynują. To znaczy, że jest bardzo powściągliwy, że nie wykłada kart na stół. Ubiera się w śmieszne, drogie ubrania, prowadzi swój klub. No i aspiruje do tego, żeby zajmować się też poważnymi rodzinnymi biznesami. Jeżeli prowadzi z kimś grę, to chce ją prowadzić tak, żeby nie pokazać za dużo, a samemu zobaczyć więcej u przeciwnika. Oczywiście nie jest to, że tak powiem, adwersarz dla Zawiei, natomiast jest to oponent, to na pewno, że oni są ustawieni biegunowo, myślę, że pod względem metod działania i w ogóle temperatury takiej emocjonalnej. Ale nie jest to zero-jedynkowa postać, o czym widzowie będą mieli szansę się przekonać. Ma też w sobie jakieś tajemnice, ma też na pewno jakieś ambicje, które zaprowadzą go w różne zakamarki i problemy. Jest przyjacielem Oliwiera, wokół którego też się dzieje wątek. No to jest człowiek, który się bardzo mocno kontroluje i próbuje kontrolować innych. Z sukcesami, natomiast oczywistym dosyć dla wszystkich, którzy widzieli sezon pierwszy, jest to, że jak się będzie chciało kontrolować komisarz Zawieje, to jest się skazanym na fiasko, większe lub mniejsze. No w tym przypadku i mniejsze, i większe na ekranie zobaczymy. Mój mąż zrobi wszystko, żeby nie wrócić z powrotem do więzienia. Wszystko. Znajdź go. Słyszysz? Róż do... Nie. Wiesz, dla mnie chyba ostateczną taką instancją, która decyduje o udziale bądź nie i o tym, czy z dużą albo małą radością się w projekt wchodzi, jest scenariusz. W ogóle wejście w świat odwilży jak najbardziej pozytywnie odbieram. Dobrze. Dziękuję. Tutaj ten scenariusz dał powody do radości, do satysfakcji.
ostatecznie, finalnie, wiesz, w efekcie końcowym. Jak mi było w roli żony gangstera? O tyle dobrze, że finalnie jakby to ja się okazuję mocną stroną tego związku. W tym facecie, jak się na niego patrzy, wszystko się zgadza. Nie ma tam żadnego przypadku. W tym, jak on wygląda, w tym, jak on się prezentuje, nawet jeżeli nic nie mówi, to widzimy faceta, który jest, no właśnie jest bardzo taki jest monochromatyczny, jest dobrze ubrany, jest taki, że tak powiem, że tam jest wszystko zaplanowane. No i to jest taki facet, który sam siebie wymyślił, zaplanował i zrealizował. Tak mi się wydaje. No ja do tego od siebie, z mojego podwórka, dodałem pewną powściągliwość reakcji. Natomiast to tu jest też tak, że oczywiście być może jest większa presja i oczekiwanie, jak się wchodzi w sezon drugi. Natomiast z plusów jest to, że wchodzisz w coś, co jakościowo już jest bardzo wysoko. Zaproszenie do takiego projektu jest obarczone oczywiście zawsze jakimś ryzykiem, ale to ryzyko jest dużo mniejsze, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że reżyseruje Ksawery, a Żuławski, a zdjęcia robi Tomek Naumiuk, to myślę, że to ryzyko znacząco wtedy spada.